Panowie i panie, cześć wszystkim. Z tej strony Anioł, witam was serdecznie na moim kanale. A dziś przyjrzymy mail, który otrzymaliśmy. Zobaczymy, w jakim kierunku gra będzie zmierzała. Także przejdźmy do pierwszego pytania. Czy rozważacie usunięcie mechanizmu zmęczenia po zbieraniu klejnotów? I czy zamierzacie przygotować dla graczy więcej metod pozyskiwania tego zasobu? Odpowiedź wraz z aktualizacją 1.0.27. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak sprawdzić, którą wersję gry mamy, wystarczy wejść w profil, w ustawienia i na dole powinna nam się pokazać aktualna wersja gry. Jest to wersja 1.0.26. Dalsze cyfry nas nie interesują, więc aktualizacja 1.0.27 będzie następną aktualizacją. A w tej aktualizacji czeka nas pojawienie się nowej funkcji giełdy towarowej, w której będziemy mogli wymieniać monety wymiany. Monety wymiany to ta waluta zielona, to są monety wymiany, którą możemy oczywiście kupić na rynku poprzez sprzedaż skilli oraz kupieniu tych monet za pieniądze. Więc za te monety wymiany będziemy mogli kupić, znaczy kto będzie mógł, ten będzie mógł. Będziemy mogli kupić złoto, drewno, rudę i manę, a także sprzedawać swoje zasoby w zamian za klejnoty. Mam nadzieję tylko, że jest to dobrze przetłumaczone. Powinienem to szczerze czytać po angielsku, w angielskiej wersji językowej, ale teraz nawet jak zmienię język, to ten mail będzie po polsku, więc to mi nic nie da. No nic, no mam nadzieję, że wszystko jest ok, a z tego wynika, że będziemy mogli sprzedać swoje zasoby, czyli złoto, drewno, manę w zamian za klejnoty, co jest szczerze ciekawym rozwiązaniem. Ale przejdźmy dalej, zobaczmy, bo to jest dopiero początek. Zastanawiamy się również nad wprowadzeniem limitów zasobów do wymiany, by zapobiec nadpodaży i okresom niestabilności cen. Mamy nadzieję, że opcja handlu z zasobami stanie się dla graczy stabilniejszym źródłem pozyskiwania klejnotów. Jednocześnie gracze nadal będą mogli zbierać klejnoty w kopalniach. Funkcja giełdy nadal jest w fazie rozwoju, dlatego sprawdźcie zasady jej działania w opisie najnowszej aktualizacji, aby się dowiedzieć więcej. Mega ciekawa zmiana, naprawdę mega ciekawa zmiana. Dobrze, że wspomnieli coś o limitach, bo myślę, że wiele osób mogłoby zaburzyć rynek, delikatnie mówiąc. No, abuzować te mechaniki. Mam nadzieję, że to jakoś z głową wszystko zrobią. A sama zmiana myślę, że na duży plus. Nawet dla takiego małego konta jak moje. Więksi gracze oczywiście też dużo z tego skorzystają, na pewno więcej niż free to play i low spenderzy. Mi się bardzo to podoba, jestem mega podekscytowany. Mi się to bardzo podoba. Ciekawa zmiana, ciekawe funkcje. Czekamy na więcej informacji. Kolejne pytanie. Zaprawieni gracze nie mają za bardzo co robić w grze. Czy dodacie więcej wydarzeń? Pragniemy zapewnić graczom jak najlepszą rozrywkę, dlatego od sierpnia zamierzamy regularnie co miesiąc urządzać różne wydarzenia. Gracze będą mogli wymieniać przedmioty pochodzące z wydarzeń na zasoby, przyspieszenia, tokeny bohaterów, medale i nie tylko. Mamy nadzieję, że ta zmiana jeszcze bardziej uprzyjemni wszystkim rozgrywkę. Generalnie trochę lanie wody, nie wiadomo o jakie wydarzenia, co to ma być. Im więcej wydarzeń, tym lepiej. Moim zdaniem, nawet jeśli będą to jakieś powtarzalne wydarzenia, to zawsze jest to jakaś okazja, żeby co nieco zgarnąć. Kolejne pytanie, czy dodacie możliwość nadawania priorytetu różnym poważnie rannym legionom, a także wprowadzicie więcej polityk dotyczących uzdrawiania zasobami? Ja nie wiem, kto to pytanie pisał, ale to jest pytanie z typu... To jest pytanie z tego typu, że nikt o to nie pytał. Oni sami o to pytają i na to odpowiadają. Bardzo znany mechanizm. Niestety, tak podejrzewam. Myślę, że gracze raczej pytali o polityki dotyczące uzdrawiania darmowego, czyli produkcji eliksirów, a nie uzdrawiania zasobami. Ale w ten sposób się właśnie tworzy rzeczywistość, zadając pytania, które nie istnieją. Odpowiedź na to ich własne pytanie to w aktualizacji 1.0.27 dodana została nowa funkcja, która pozwala filtrować jednostki w szpitalu i uzdrawiać je pojedynczym ruchem, co uproszcza cały proces leczenia. Wraz z aktualizacją zmniejszyliśmy również podstawowy koszt uzdrawiania zasobami,
aby lepiej sprostać potrzebom graczy pod tym względem. Okej, mniejsze koszty uzdrawiania zasobami są super, ale już w tym momencie leczenie zasobami było dużo bardziej OP od leczenia eliksirami, dlatego myślę, że powinni poprawić, zbalansować dysproporcje między leczeniem za eliksiry, a leczeniem za surowce, bo w tym momencie jeszcze bardziej jesteśmy zmuszani. Oczywiście nie jesteśmy zmuszani bezpośrednio, ale pośrednio jesteśmy zmuszani właśnie do leczenia za surowce. No ale kto ma oczy, ten widział, że w tym kierunku ta gra powolutku zmierza, co jest moim zdaniem też ok, bo w końcu te surowce na coś zbieramy i fajnie je wykorzystać, chociażby na leczenie. Mimo wszystko opcja z eliksirami powinna być porównywalnie dobra, co opcja na leczenie zasobami. To jest takie moje spostrzeżenie. Przejdźmy dalej. Kolejne pytanie. Czy wzmocnicie jednostki latające, aby lepiej zrównoważyć siłę dostępnych typów jednostek? Gracze informowali nas, że jednostki latające są zbyt słabe, dlatego postanowiliśmy to naprawić, wprowadzając w aktualizacji 1.27 rozmaite zmiany. Podnieśliśmy m.in. inżynierię jednostek latających i wzmocniliśmy umiejętności latających strzelców wyborowych. W końcu orkowie doczekali się buffów. Jestem ciekaw, co to są za buffy. Wypatrujcie kolejnych ogłoszeń na ten temat. Zależy nam, aby modyfikacje te poprawiły balans rozgrywki różnymi typami jednostek. Jeśli macie jakiekolwiek inne uwagi związane ze siłą jednostek, gorąco zachęcamy do ich przysyłania. W dużym skrócie, buff dla jeźdźców Wyvern. Przejdźmy do kolejnego pytania. Czy każdy bohater mógłby mieć co najmniej jedną darmową opcję resetu drzewka talentów? Chcemy, aby gracze mogli dostosowywać talenty swoich bohaterów do swojej strategii i jej wymagań, gdy już trochę się z nimi zaznajomią. Dlatego postanowiliśmy w przyszłych aktualizacjach dodać jeden darmowy reset talentów. Rozważamy także sposoby, w jaki dałoby się ulepszyć system talentów bohaterów, w tym opcję wyświetlania popularności danego talentu wśród graczy, ale poprawki tego rodzaju nadal są rozpatrywane. Dziękujemy za cierpliwość i zachęcamy do przesyłania wszelkich opinii na ten temat. I to jest moim zdaniem bardzo dobra zmiana. Przynajmniej jeden reset talentu na samym początku sezonu powinien być dostępny dla każdego. Oczywiście jeśli ktoś nie chce resetować, to nie musi. Ale taki jeden resecik talentów, bardzo przyjemna opcja. Świetnym dodatkiem również wydaje się być opcja wyświetlania popularności danego talentu wśród graczy. Myślę, że to będzie coś takiego, że podczas wyboru talentów będziemy mogli widzieć, ile procent graczy wybrało dany talent, co jest, myślę, bardzo, bardzo fajne. Będzie można w łatwy sposób zobaczyć, ile osób zepsuło sobie talenty, także przejdźmy do kolejnego pytania. Czy powiększycie możliwość przechowywania kart umiejętności pupili bojowych? Od momentu wprowadzenia systemu pupili bojowych zeszłego września był on usprawniany wraz z każdą kolejną aktualizacją. Cieszy nas, że gracze tak bardzo polubili ten mechanizm i chcielibyśmy niniejszym podziękować wam za wszystkie związane z nim sugestie. Z biegiem czasu liczba miejsc na karty umiejętności stopniowo przestała odpowiadać tempu, w jakim gracze pozyskują nowe umiejętności. Po uaktualnieniu 1.0.27 ulepszenie miejsc na karty umiejętności zapewni graczom znacznie więcej przestrzeni do ich przechowywania. Gracze, którzy wybrali już to rozwinięcie, nie muszą się o nic martwić, ich limit również ulegnie adekwatnej modyfikacji. Kolejna bardzo dobra zmiana, sam mam 55 na 55 kart, powoli muszę sprzedawać te karty, które chciałbym zachować. Myślę, że bardzo prostym rozwiązaniem byłoby to, żebyśmy mogli ulepszać te karty w ekwipunku. I tyle, myślę, że w ten sposób ten problem by się sam rozwiązał. Ale zmiana jak najbardziej bardzo dobra. Przejdźmy do kolejnego pytania. Czy umożliwicie ulepszanie kart umiejętności bezpośrednio w kompendium kart umiejętności? Aha, człowiek się produkuje, a tutaj jest kolejne pytanie o to. Dokładnie o tym przed chwilą powiedziałem. Pragniemy, aby pozyskiwanie i ulepszanie kart umiejętności pupili bojowych stało się wygodniejsze, dlatego dokonaliśmy dwóch istotnych zmian. Po pierwsze, karty umiejętności talentu będą dostępne do zakupu w sklepie z zasługami, w asortymencie sklepu z kryształami
i na giełdzie pojawi się natomiast... Co? I na giełdzie pojawi się natomiast więcej rodzajów kart umiejętności. Po drugie, wprowadziliśmy funkcję szybkiego ulepszania kart umiejętności. Teraz gracze będą mogli ulepszać karty umiejętności z jedną gwiazdką lub bez niej bezpośrednio w kompendium. W zamian zaś otrzymają gwarantowaną, pożądaną kartę umiejętności. Sprawdźcie opis aktualizacji 1.0.27, by dowiedzieć się więcej, a po jej publikacji wypróbujcie nowy mechanizm na własną rękę. Mamy nadzieję, że owe modyfikacje usprawnią proces szkolenia pupili wszystkich graczy. Jak dobrze zrozumiałem, ta linijka, teraz gracze mogą szybko ulepszać karty umiejętności bezpośrednio w kompendium, to jest właśnie ta opcja, o której mówiłem, że dobrze by było, gdybyśmy mogli ulepszać te karty w ekwipunku. Oni to nazywają tutaj kompendium, więc ta zmiana na pewno na duży plus. Natomiast mam pewne zastrzeżenia co do wcześniejszej części odpowiedzi. Mianowicie do tego momentu, gdzie na giełdzie pojawi się więcej rodzajów kart umiejętności. Mam nadzieję, że nie będzie to Mam nadzieję, że nie jest to związane z tym, że każdą umiejętność będziemy mogli teraz kupić. Nie będę ukrywał, że mechanizm, w którym musimy polować na te pupile, na pewno opóźnia wielorybów przed tym, żeby mieli pupile z 8 slotami na umiejętności, w które wszystkie są zapełnione 3-gwiazdkowymi umiejętnościami. Jeśli każda umiejętność pupila będzie dostępna na giełdzie, ta dysproporcja między wielorybami, a nawet low spenderami, mid spenderami naprawdę będzie coraz większa. A myślę, że ta dysproporcja i tak jest już na wystarczająco wysokim poziomie. To, że musieliśmy łapać niektóre umiejętności, żeby je wzmocnić, spowalniało na pewno wszystkich. Natomiast jeśli faktycznie będziemy mogli kupić wszystkie umiejętności na giełdzie, to w tym momencie spowalniamy jedynie mid spenderów w dół. No, nie najlepszy kierunek, ale może coś nie tak zrozumiałem. I ostatnie pytanie z maila. Czy dodacie więcej talentów, umiejętności i bohaterów skupionych na zbieraniu? Z radością informujemy, że w aktualizacji 1.0.29, czyli nie w nadchodzącej, tylko w jeszcze następnej, pojawi się dwójka nowych bohaterów skoncentrowanych na zbieraniu. Trzymajcie rękę na pulsie. Brakuje nam kilku bohaterów do zbierania, więc jak najbardziej fajna zmiana. Wzbogacę ten odcinek o pytania z Discorda, bo widzę, że nie wszystkie zostały umieszczone w mailu, a myślę, że niektóre są bardzo ciekawe i zainteresują wielu graczy. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy nadwyżkę tokenów, których przebudziliśmy, czy będziemy mogli je wymieniać na uniwersalne tokeny. W odpowiedzi możemy zauważyć, że będą pracować nad metodą wymiany tych tokenów w przyszłych update'ach. Pracują już pół roku nad wprowadzeniem blokowania skilli, blokowania umiejętności u bohaterów, także wprowadzić wprowadzą, ale kiedy, nie wiadomo. Drugie pytanie to jest o usunięcie zmęczenia podczas kopania gemów, a w odpowiedzi mamy, że na razie nie planują nic usuwać. Więc tutaj bez zmian. Kolejne, trzecie już pytanie. W trzecim pytaniu, które możemy tutaj zobaczyć, chodzi o to, czy będziemy mogli skustomizować. Nie wiem, jak to na polski powiedzieć. Mam nadzieję, że wszyscy wiemy, co to jest kustomizacja. Kustomizować jednostki, które chcemy leczyć, uzdrawiać podczas leczenia. O tak może powiem. No i w odpowiedzi mamy, że gracze będą mogli zmieniać kolejność jednostek, bo chyba o to tutaj chodzi, podczas leczenia. Czyli zamiast, na przykład, nie wiem jak to było, ale chyba piechota była zawsze pierwsza na górze, to chyba będziemy mogli sobie zmienić tę kolejność. Nie jest to jakaś duża zmiana, ale na pewno przyjemna. Taka fajna, dosyć fajna zmiana, mi się podoba. Czwarte pytanie. W czwartym pytaniu mamy w zasadzie prośbę o zwiększenie ilości. Jak to się nazywa? Już wam mówię. O zwiększenie ilości słodkiej rosy z dziennych questów. Natomiast w odpowiedzi możemy usłyszeć, że zamiast zwiększyć ilość słodkiej rosy w dziennych questach,
będziemy mieli możliwość zdobycia tej słodkiej rosy jako nagrody w eventach. To też nie jest jakaś duża zmiana, ale myślę, że ci, którym zależy na emotkach, na pewno się ucieszą, więc zmiana ogólnie na plus. Piąte pytanie tutaj było o wzrost dropu strzał i traktatów, a w odpowiedzi mamy, że nie będzie zmian w częstotliwości wypadania tych strzał i traktatów bezpośrednio, ale twórcy badają alternatywne metody uzyskiwania tych strzał oraz traktatów. A w dużym skrócie, za wielkich zmian tutaj nie będzie, chociaż i tak uważam, że nie jest źle. W porównaniu z tym, co było kiedyś, jest naprawdę spoko. Problem z tym dropem strzał i traktatów jest naprawdę bardziej złożony niż niektórzy myślą. Po pierwsze, wielu twórców zasłania się dobrem graczy free-to-play i low-spenderów. Natomiast nie jest to takie zero-jedynkowe, gdyż tak naprawdę free-to-play czy low-spender i tak nie ma tyle przyspieszeń i zanim taki gracz będzie mógł odblokować jednostki T5, naprawdę uzbieracie te traktaty i uzbieracie te strzały, jeśli będziecie aktywni. Natomiast jeśli ten drop byłby zwiększony, free-to-play i tak na tym nie skorzysta, a skorzysta na tym oczywiście kto? Nie kto inny jak wieloryb i mid-spender w górę. Z tego względu, że już nie będzie musiał wydawać gemów na strzałki, gemów na traktaty, tylko będzie mógł wydać te gemy na coś innego. Tyle w dużym skrócie, temat jest naprawdę bardziej złożony niż to się wielu ludziom wydaje. Naprawdę nie ma takiej zmiany dla, w cudzysłowie, free-to-playa, na której każdy gracz, który wydaje, by nie skorzystał. Także nie dajcie się zwieść, że jakieś zmiany służą tylko i wyłącznie graczom, którzy wydają mało albo nie wydają wcale. Pytanie numer 6. Tutaj mamy coś takiego, aby R4 i R5, czyli oficerowie i liderzy, byli w stanie usuwać innych graczy z garnizonów, czyli na przykład w bramach, w kipach. Z tego, co kojarzę, z bram chyba już mogą usuwać, z kipów jeszcze nie mogą usuwać. A co mamy w odpowiedzi? W odpowiedzi mamy, że nie planują na razie żadnych zmian w tym kierunku. A szkoda, bo myślę, że wielu z was spotkało się z graczami, którzy nie ogarniają. No i te R4, R5 muszą ogarniać za nich. Nie czytają znaczników. Przydałoby się, żeby oficer miał możliwość wyrzucenia skipa jednostki, która nie powinna tam być. W każdym razie szkoda, przejdźmy dalej. Kolejne pytania, w zasadzie kolejna sugestia, czyli sugestia numer 7. Tutaj mamy prośbę o to, aby dodali nowy budynek, abyśmy mogli w osobnym budynku tworzyć jednostki do zbierania. W odpowiedzi mamy, że nie planują niczego takiego. Jeśli chodzi o tą sugestię, to oczywiście jestem za. Naprawdę nie wiem, co niektórzy mają w głowach, że takie sugestie im przychodzą do głowy. Przejdźmy do ósmej sugestii. W sugestii numer 8 chodzi o to, aby gracze, którzy migrują, nie tracili surowców, które mają w nadwyżce, w magazynach. Odpowiedź deweloperów jest stanowcza, że nie planują zmian w tym kierunku, aby utrzymać balans w grze. Moim zdaniem bardzo dobra decyzja, szczególnie, że mogą zdarzyć się tacy gracze, którzy będą tylko farmili, nie będą pomagali swojemu królestwu, a potem gdzieś migrują ze wszystkimi zasobami, które zebrali i będą walczyć aktywnie. W tym wypadku osłabialiby królestwo, w którym farmili, a tak nie będą mogli farmić bez końca, bo i tak tych surowców ze sobą nie wezmą. Moim zdaniem dobra decyzja. Dziewiąta sugestia. W dziewiątej sugestii gracze chcą nowych nagród w dziedzictwie Tytana. W odpowiedzi mamy natomiast, że wprowadzą nowe nagrody, ale potrzebują do tego oczywiście czasu, żeby wyrównać te nagrody między serwerami. Oczywiście wszystko będzie zrobione identycznie, jak mamy już w grze blokowanie skilli, o których była mowa chyba 8 miesięcy temu. Także spokojnie, to trzeba na spokojnie usiąść, pomyśleć. Przejdźmy do 10 pytania. W 10 sugestii mamy prośbę o możliwość dodania legendarnych bohaterów do złotych skrzyń na koniec sezonu.
W odpowiedzi mamy, że deweloperzy rozważą taką możliwość dodania bohaterów do złotych skrzyń. Natomiast na więcej szczegółów musimy poczekać do przyszłych aktualizacji. Ta sugestia, ta zmiana też spoko moim zdaniem. Oczywiście ma swoje minusy i swoje plusy, jak każda sugestia. Ale nie będziemy o niej rozmawiali tutaj 10 minut. Fajnie jakbyśmy mogli po prostu sobie zamienić, podmienić bohaterów, których mamy możliwość dostać w złotych skrzyniach, aniżeli dodać nowych, bo wtedy zmniejszymy szanse na poszczególnego bohatera. Ale generalnie zmiana oczywiście na plus. Nie ma co tu się rozwodzić, tak naprawdę mógłbym o każdej wprowadzonej zmianie pogadać tutaj przynajmniej te 10 minut, jakieś za i przeciw porozważać, ale myślę, że na taki pierwszy przegląd nie będę was tutaj katował czymś takim. Trwałoby to zdecydowanie za długo. A ogólnie myślę, że wszystkie te zmiany, które dzisiaj zobaczyliśmy, są na plus. Jedne duży plus, drugie taki plus minus, ale generalnie gra idzie w dobrym kierunku. Oczywiście, jeśli wy macie jakieś inne spostrzeżenia, jakieś inne obiekcje odnośnie poszczególnych zmian, to śmiało. Zawsze daje to jakieś inne spojrzenie na daną sprawę. Także nie krępujcie się, śmiało napiszcie, czy wszystkie zmiany wam pasują, czy nie. Ja się tutaj z wami żegnam, wiecie co robić, trzymajcie się, elo.